dzisiejszym odcinku chodzi o zemstę. Słuchajcie, Dominika ostatnio wygrywa za dużo gierek, więc postanowiłem, że zaproszę ją do gry w bilarda. Znacie tą grę, w której macie kijek i kilka kul? Zasady są bardzo proste. Musicie uderzać białą bilę, w tym przypadku bilę, w której siedzi widz. Za każdym razem, jak traficie bilą do dołka, odpala się maszyna, która wylosuje wam kolor broni. Możecie sobie oczywiście wybrać, jaką chcecie broń z tego koloru, a ja przypominam wam, że możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodobał. Od teraz, za każdym razem, jak klikniecie 3 razy łapkę w górę, usłyszycie świnkę. Subskrybujcie kanał, naciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole. No i oczywiście możecie wesprzeć mnie z kodem zipek w sklepie Fortnite. Dziękuję. Okej, to co, Dominika, uderzamy w te bile? Okej, możemy, ale poczekaj, o co chodzi? No nic, zwykły jak bilard po prostu, Dominika i Alan, który jest w bili. Alan będzie naszą białą bilą. Dominika, grałaś kiedyś w bilarda? Grałaś na pewno w bilarda. Wiesz, o co chodzi. Grałam, ale na pewno się różniło od tego, co będziemy grali dzisiaj w Fortnite. Nie no, będzie prawie dokładnie taki samo. Po prostu musisz uderzać tą bilą i popchnąć te bile po prostu do dołków. Normalna rzecz. Tylko że jest jedna różnica. Kiedy wbijemy jakąś bilę, będzie nam się losowała broń, którą mamy tam i taką broń będziemy mogli sobie wybrać. Na przykład jeżeli wylosuje ci legendarną, no to będziesz mogła sobie wybrać jakiegoś legendarną broń, na przykład legendarnego Skara i wtedy będziesz miała przewagę, bo na koniec będziemy walczyć ze sobą. Okej, czyli będziemy się bić, no, rozumiem. Dokładnie. Chcesz zacząć jako pierwsza, czy czekaj? Nie, dobra, ja bym zagrał w 3-4. A, 3-4? Ty już od razu chciałeś. Nie mam tej emocji. Ja też nie mam, dobra, nie, zaczynaj. Nie, nie. Niech ci będzie. Dobra. Rozwijanie, dobra, słuchajcie. Uwaga, Dominika. Zobaczymy jak to działa, poczekaj. Ale, pyk. Ale gdzie ty uderzyłaś, Dominika? I zepsułaś w ogóle pole, zepsułaś stół. Nie wiem, czy zauważyłaś. Teraz... Alan, nie! Nie ruszaj się! Wracaj na swoje miejsce! Okej, i teraz jest moja kolej, ale pamiętaj, żeby się nie ruszać, bo to da mi przewagę, a ja muszę stąd teraz uderzyć. Jak tylko rozwalimy bilę, która chyba jest nie do rozwalenia. Dobra, muszę rozbić tę bilę. Lecimy! Dobra, nie wyszło mi to najlepiej. Poczekaj, jakby ty teraz się ustawić? Dobra, no myślę, że zrobimy coś takiego. Ja bym uderzał chyba tamtą, chociaż tutaj masz tabila, ci stanie na drodze i nie będzie, nie doleci. Także, zastanów się. Dobra, próbujemy, uwaga, pyk! O nie! Poleciał, o nie, i ta się w ogóle bila nie ruszyła! Dobra, teraz moja kolej i spróbuję tutaj podkręcić. Zrobię, żeby tabila trafiła do tamtego dołku. Uwaga! O nie, zupełnie nie tak to miało wyglądać! Nie. No dlatego ci mówiłam, że to najprawdopodobniej nie jest jak zwykły bilard. No jest o wiele trudniej, to prawda. No nic, dobra, my nie rozbiliśmy nawet tych bil, jesteśmy beznadziejni. O nie, nie miało tak polecieć. Ojej. Mi przez cały czas leci tak, jakbym nie chciał, żeby poleciało. To teraz trzeba uderzać tak, że gdzie byś nie chciał, żeby poleciało. W sumie nie jest źle. Tam, gdzie chcesz. Zobacz, pana to. O nie, było o nie! Tak blisko! Znaczy, co? Nie, Dominika, właśnie o nie. Ej, proszę mnie. Przepraszam. Nie, tutaj nie trąc. Przepraszam, my się zatłuszczamy tutaj przed. O, ej, ale jak to się nie uda? Nie uda się, będzie, nie uda się. To będzie nie straszne. Nie uda się. Nie, jak on mógł tak polecieć? Ja nie wiem, jak właśnie się stało. Dlatego mówiłam, że to będzie trudne. Dobra, let's go. Let's go! Robimy to teraz, patrzcie na to. Go! Dobra, jak ty uderzasz? Co? Oho! Co? Lecimy. Ej, czemu jak ja uderzam, to się psuje to, a jak ty uderzasz, to się nie psuje? Niedobrze. No próbujesz? Właśnie, próbujesz to trafić tam? To gdzie trafić? Tam? No to trafić tam, do tamtego dołka. Może się udać. To się nie uda. Spróbuj. Ja wolę w tę stronę. Dobra, wiesz? Nie będę ja ci podpowiadał. Dobra. Uwaga, pyk! Ładnie. Ej, czy wpadnie? Czy wpadnie do działka? Nie, jest! Teraz mogę sobie, słuchajcie, ustawić, gdzie chcę bilę. Dokładnie w każde miejsce, które chcę, także... więc ciebie, Alan, chciałbym, żebyś się ustawił w tym oto miejscu, gdzie ja teraz stoję. O, tutaj. Okej, idealnie. No, i to mi się podoba. Tak, ja lubię z tobą tak grać, Dominika. Strzelaj częściej do tych dołków. Zobaczymy, czy trafisz. No, to pa. Próbuj. O, nie, udało się, uwaga, jaką broń dostanę? Uwaga, zaraz losowanie, zielona, poważnie, tylko zielona, dobra, lepszy niż szary, ale dobra, niech będzie, mam jedną zieloną, twoja kolej. Teraz ja? Tak, twoja kolej. A nie, zaraz, uwaga. Przepraszam, moja kolej, zapomniałem, jak się trafi, to jest moja kolej, bez kitu, uwaga. O nie, nie wyszło, i rozwaliłem stół! Ej, zaraz wszystko będzie poniszczone. Już w rozwaleniu stołu, chociaż mamy jeden. Tylko proszę, Alan, leć dobrze, o nie. Ej, to jest naprawdę ciężkie, żeby uderzyć tą bilę tak, żeby nie leciała do góry, nie? Tak, no właśnie. Dobra. W tym jest jedyny problem. I ja mam niby stąd teraz strzelić tam. Dobra, no to teraz musi polecieć do góry. Alan, do zobaczenia w kosmosie. Wow, jak poleciał. Wow, ale poleciał. Ale nic nie zrobił. Dobra, próbujemy. A tamto próbujesz, dobra. Pyk. U!
Wow! Co ty zrobiłaś? To było naprawdę dobre. Fioletowa? Dobra, powiem tak. Szczerze mówiąc, to ci się należało za ten Q&A strzał. Dobra. I lecimy dalej. No teraz to nie ma szans, żeby ci się dwa razy pod rząd udało. Jeszcze tak, jak są bile tak ustawione. Ja bym je rozrzucił najpierw wszystkie. Chociaż z drugiej strony, może tutaj? O nie, jak to źle poleciało. Ej, bo to jest denerwujące, bo to są krawędzie, przez które one tak się odbijają źle. Cyk, żeby nie przedłużać. Ej, jak tobie naprawdę, dobrze idzie. Dobra, dawaj. Co? Czemu ta bila? Widziałaś to? Ona stanęła w miejscu i się nie rusza w ogóle. Co to ma być? Mika, nie dasz. Oj, przepraszam. Ej, przepraszam. Co? Ty znowu się... Dobra, to dzięki mnie, nie, Dominika? Znowu ci się udało, no. Tak, to dzięki twojemu Masz klopowi. Niebieską broń jeszcze. Fioletowa i niebieska. Ja mam tylko zieloną jak na razie. Dobra. I jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden strzał, niestety, no. Ale powiem ci, że ta bila się niedługo rozsypie. No, ale wtedy będziemy musieli wziąć nową, no nie. Więc w sumie... O nie! Już się rozsypie. Ale spróbuj wyjść! Nie, dałeś! Dobra, trudno się mówi. Dobra, którą proponujesz, Dominika? Możesz sobie ustawić bilę tam, gdzie chcesz. Tak, to prawda, właśnie mi się to podoba. Wyszło na twoją korzyść. Którą byś wybrała bilę, w którą ma wejść Alan? Ja bym wybrał tą, zgadzasz się? Wybrała. Dobra, okej. To dawaj, Alan, i ja ciebie chciałbym, żebyś ustawił się tutaj, w tym miejscu. Że ja miał łatwy strzał. O, pięknie, Dominika, jak mówiłem, częściej możesz. Okej, uwaga. No, to był prosty strzał. Okej, jaka broń? Legendarna, proszę. I tak, Piotr. Nie! Co? Twoje oba strzały się udały tylko dlatego, że sobie ustawiłeś piłę tam, gdzie chciałeś. Nieprawda. I to dlatego masz zielone. Nieprawda, to dlatego, że ty tak często trafiasz do dołków po prostu z białą bilą. Lecimy następne. No i niestety, słabo to poleciało, ale przynajmniej ty będziesz miała ciężki strzał. Tak? Ja myślałam, że to zrobiłeś specjalnie. Tak, zrobiłem specjalnie, żebyś to miała jak najdalej, dokładnie. Dobra, na razie wygląda na to, że ja mam dwie zielone bronie, a ty masz niebieską i fioletową. Uwaga. Cyk. Nice, dobrze. O, nie. Dobrze. Chociaż nie do końca, w sumie nie mam nic ustawionego fajnego. Chociaż... No jak to się stało, że ta bila się nie rusza? Zepsułeś stół! Ej, co tu się dzieje? Ej, za rozbijanie stołu powinny być jakieś ujemne. Nie ma żadnych ujemnych punktów, Dominika. Ty sobie wymyślasz, żeby tylko wygrać. O, pięknie, Dominika, mi wystawiłaś bilę. Ja szczerze mówiąc, powiem ci, że ja nie umiem strzelać tu. Dobra, próbujemy tutaj nisko uderzyć. O, ale uderzyłem... No nie, ale to nie doleci aż do samego końca. Uwaga, cyk, łop! Ej, minusowe punkty za rozwalenie stołu, przypominam. No to już mamy równo. Nie, dobra. Panie. Nie robimy czegoś takiego. Stół za stół. Okej, Dominika, wiesz co to oznacza? Jako, że nie uderzyłem ten, to musisz tutaj ustawić bilę. Jakby w linii. Jest taka zasada w bilardzie, że jeżeli nie uderzy trzech barier, nie? Jakby stołu, to wtedy ustawiasz gdzie chcesz na tak jakby białej linii, która powinna być tutaj gdzieś. Jakby możesz ustawić sobie gdzie chcesz, więc stań tam gdzie chcesz, żeby było ustawione. Powiedzmy, że tutaj jest. Uwaga. Dawaj i leć, tak, ale nie będzie żaden trafiony, leć bo daleko. Trzeba rozbić najpierw te kule. Uwaga, pyk. Poszło. I co? Okay. O nie, nie trafiłeś żadnej bili. Nic się nie trafi. Dobra, nie dawaj, Alan mi tutaj. To. W takim razie... O, w tym miejscu może. O tak. Co, wykminiłeś coś? Tak. Tak, dobra, gitara. Próbuję tamtą. Idealnie, prościutko. Uwaga, dawaj. Co się wydarzy? Nie, czemu musiałeś skręcić? Dobra, i teraz uważaj, bo to będzie strzał. Nie trafisz żadną bilę. O! O nie! Ale było blisko. Aha, no dobra, okej, pięknie, cudownie, podoba mi się to. Dobra, Dominika, zaczynają kończyć nam się bile. Także powiedz, do której bili ma wejść Alan, a którą będziesz... Alan może wejść do tej. To nie jest i tak proste, więc wiesz. No i tak, ale... Próbujemy! Nie! No o, nie! A tak blisko. Pięknie się zapowiadało! Tak blisko, okej, okay, ale ja nie mam wcale łatwiej. Dobra, ja nie wiem, w którą stronę... Dobra, muszę tak... Leć! Uuuu! Teraz tobie chyba wystawiłem, bo masz aż dwie... Co? Ale ładnie wystawione dwie bile. Pięknie. Nie uda ci się, Dominika. Byk! O nie! Nie! Ale ty... Jak to się stało? Nie! Dobra, teraz się uda. Jest! Dobra, udało się. Jest, udało się. Dobra, trzecia broń. Legendarna! Dobra, czyli legendarna broń i dwie zielone, a ty masz fioletową i niebieską. Masz więcej, Dominika, czy tylko tyle? Ja mam dwie bronie. Cyk. Co się stało z tą pilą? Co to było? Jak się spukowała? Dobra, a, nie uwaga. Ruszyła się w ogóle. Musi mi się udać. Będę miał taką przewagę gigantyczną. A nie! O, jest! Jest, czwarta broń. Zielona, znowu mam trzy zielone i jedno legendarne. Dawaj, Dominika, jeszcze Alana trzeba wrzucić. Oj, dobra, nice. I co będziesz miała, Dominika? Uwaga, fioletową. Dwie fioletowe i jedna niebieska. No to co, lecimy teraz do walki. Zobaczymy, kto okaże się lepszy. Dobra, Dominika, więc teraz naszym zadaniem jest wybrać sobie nasze bronie i walczymy do trzech zabójstw. Jak tylko zdobędziemy te trzy zabójstwa, no to w takim wypadku mamy zwycięzcę. Także zaczynamy, ja mam jedną legendarną oraz trzy zielone
bronie. Weźmiemy sobie na pewno łuk. Weźmiemy sobie na pewno też. Weźmiemy sobie jeszcze tacticala. Weźmiemy sobie emeczkę i weźmiemy sobie Tommygana. Jesteś tam po drugiej stronie? Tak. Dobra, to idziemy najpierw po nasze bronie i na razie ze sobą nie walczymy. Najpierw weźmiemy nasze bronie i potem możemy zacząć walczyć. Dobra, i tak nie mam na razie czym z tobą walczyć. No właśnie, no właśnie, ale jak już chyba weźmiemy te bronie, to wiesz, żeby nie było. Ja biorę bronie i idziemy się chować. O nie, a ty co masz? Dobra, ty też masz dobre bronie. 3, 4, zaczynamy, pamiętaj, do 3 zabójstw. Kawie jestem, czy... O, ty tam już poleciałaś, o kurde. Siema. O ty, zapomniałam, że ty masz łuk bum bum. A no, bo mogłem sobie jedną legendarną wziąć. Jak można tak no, nie trafić? Kurde, jak można tak nie trafić, dokładnie, ja to samo się pytam. Odejdź, dostała! Czy ty wziąłeś sobie coś do leczenia? Czy mi się wydaje? Nie, nie widziałem, nie dobra. Przecież. Nie, no można, można było zamiast jednej broni. Jeżeli była zielona, na przykład albo tak? niebieska w twoim przypadku, jak miałeś niebieską? Ja nie miałam, więc okej. Okay. Dobra. Nie. Jest! O nie, nie, tak, chciałem podejść. Nie misję samobójczą, chcę podejść po prostu na blisko. Okej. A, dostałeś ty. Okej. Mi się trochę zacina tu komputer. A to nie jest... Ty zawsze mi od pleców podchodzisz. No bo właśnie tak chcę, się ustawiam, żeby ci od pleców podchodzić. Dobra, może amunicja jest nieskończona, ale i tak trzeba przeładowywać. Dobra, ja mam łuk bum, także Dominika... Razy ci... O nie, zostaw. Jest! Ty jesteś... Dobra, lecimy. Ostatnia runda w twojej... Ostatnia to będzie na bank. No. No wiesz co, no nie tak kolapsować po chamsku. O nie, o nie! Mam mało życia. Plecy! Nie! Ty! To twoje nie jest piękne. No chodź tu. Nie, no dobra, ma przewagę wysokości. Dobra, zabudowujemy się. Teraz na spokojnie trzeba to. O nie, Dominika, weź, proszę was, zostaw moją ścianę, no, co ty? Pijesz tylko moją ścianę. Nie masz co robić, no. Dostał. Nie masz co robić, zostaw to, ja mam 20 HP. Otwieraj okienko. I sobie. No nie, no, zostaw mnie w spokoju. Okej, 20 HP mi zostało. O nie, zabudowałem się. No nie, ty jesteś tu na dole gdzieś. Jesteś nade mną. Ale dobra, to tylko jeden kill. Dominika, już cię widzę. A ty. Chodź tu. Nie! Jak zaskoczyła! Nie! 15 HP! Nie mam szans! Nie! Ile masz łapeła, chudro? I co? Jesteś zamknięta w więzieniu. O nie! Nie! Skilla po co mnie bije? Jak tak można? Do końca życia mam tu siedzieć. O nie! Nie! O! Ej, chodź tu, cwania! O ty! Okienko to! O nie! Skąd ci zbudowałem? Ej, dobra, koniec żartu. Ty robiłeś sobie żarty. Teraz pokażesz, co potrafisz, tak? O nie! O nie! 2-2. Dobra, Dominika, skończyły się żarty. Ale tak blisko ciągle jest. It's handy. Jest! Mamy to! Snajper wyborowy! Dziękujemy bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapki w górę i na razie. Cześć!